Cześć, tu Ola i Mohamed. Witajcie na naszym kanale w nowym odcinku. Dzisiaj wracamy do naszej ostatniej podróży do Egiptu i porozmawiamy na temat, który zawsze wszystkich najbardziej interesuje, czyli o pieniądzach, o tym, ile nasza podróż do Egiptu kosztowała. Więc jeżeli jesteście ciekawi, ile płaci się za taką podróż do Egiptu na własną rękę, to oglądajcie dzisiejszy odcinek. Zanim zaczniemy, to jeszcze szybkie podziękowanie dla Was za to, że tyle wiadomości nam wysłaliście po ostatnim filmie i zostawiliście pod nim tyle komentarzy. Bardzo, bardzo dużo. Naprawdę dziękujemy, bo okazaliście nam bardzo duże wsparcie przy bardzo dla nas trudnym temacie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jesteście najlepsi. Dla osób, które nie oglądały naszych poprzednich filmów, powiem jeszcze, że my do Egiptu zawsze podróżujemy na własną rękę. Mhm. Nigdy nie byliśmy w Egipcie z biurem podróży, dlatego tak, też nawet nie wiemy, ile takie wyjazdy z biurem podróży kosztują. Dzisiaj powiemy Wam o tym, ile z naszej perspektywy kosztuje wyjazd do Egiptu na własną rękę. Ostatni raz byliśmy w Egipcie na przełomie stycznia i lutego. Spędziliśmy tam 3,5 tygodnia. Dokładnie chyba 24 dni, tak. Z czego 1,5 tygodnia spędziliśmy w podróży. My podróżujemy generalnie budżetowo, dlatego że podróżujemy sporo i gdybyśmy nie planowali budżetu, to moglibyśmy sobie pozwolić na znacznie mniej wyjazdów w ciągu roku, dlatego to jest też dla nas ważne. W naszym podsumowaniu nie uwzględniliśmy części podróży, którą spędziliśmy w rodzinnym mieście Mohameda, czyli w Port Saidzie. Natomiast w tym podsumowaniu kosztów dowiecie się, ile kosztuje wyjazd do 3 miejsc, które odwiedziliśmy i jakie to są miejsca? Siwa, Aswan i Luxor. Najpierw bilet lotniczy. Najwyższym kosztem dla nas osobiście jest kupienie biletów lotniczych do Egiptu. Żeby dolecieć z Warszawy do Kairu, zawsze lecimy z przesiadką i bilety właśnie na styczeń kupowaliśmy w listopadzie i udało nam się kupić bilety za 1000 zł od osoby, czyli w sumie za nas dwoje zapłaciliśmy 2000 zł. Bilety były z przesiadką w Rzymie, lecieliśmy liniami Alitalia. Żeby plan i koszty naszej podróży były dla Was przejrzyste, podzieliliśmy ją na 3 części. Na początku powiemy Wam o oazie Siwa, później o Luksorze, na końcu o Asłanie i w każdym z tych miejsc podzielimy nasze koszty na 4 główne części. Transport, zakwaterowanie, jedzenie, zwiedzanie. Teraz zaczynamy z transportu. Po Egipcie generalnie poruszaliśmy się lokalnym transportem, czyli autobusami, mikrobusami, pociągami, czasem nawet taksówkami, dlatego że ten transport lokalny jest dużo tańszy niż wynajęcie sobie samochodu i też dla nas jest dużo wygodniejszy, dlatego że nie musimy się martwić o to, że jedno z nas musi prowadzić na egipskich drogach. Jeżeli będziecie się sami wybierali do oazy Siwa, to prawdopodobnie będziecie tam jechać z Aleksandrii lub z Kairu autobusem. Dlatego też my nasze podsumowanie podróży zaczniemy właśnie od Aleksandrii, gdzie mieliśmy przesiadkę właśnie na kolejny autobus do oazy Siwa. I tak samo do oazy Siwa, jak i z powrotem jechaliśmy w nocy, dlatego też na 2 noce wcale nie potrzebowaliśmy zakwaterowania. Na początku pojechaliśmy autobusem z Aleksandrii do Marsa Matruh. Tam przesiedliśmy się do mikrobusa, którym dojechaliśmy już do Siwy. Natomiast w drodze powrotnej jechaliśmy już bezpośrednim autobusem z Siwy do Aleksandrii. I ile kosztowały te bilety? Autobus z Aleksandrii do Marsa Matruh 80 funtów egipskich. Na mikrobusa z Marsa Matruh do Siwy 65 egipskich funtów. W końcu bilet Siły do Aleksandrii jest 155 egipskich funtów. W sumie jest... Masz, okej. Okay. Dziękuję. W sumie za nas dwoje, za podróż tam i z powrotem zapłaciliśmy 600 funtów egipskich. A nie za dużo, jest okej. Okay. Jest okay. Na początku podamy Wam wszystkie ceny w funtach egipskich, poza cenami zakwaterowania, dlatego że zakwaterowanie rezerwowaliśmy online, więc płaciliśmy w złotówkach albo w dolarach. Tak. Natomiast za wszystko inne płaciliśmy po prostu w funtach egipskich. Pod koniec to oczywiście przeliczymy na złotówki. Tak, będzie.
Jeśli chodzi o transport już na miejscu w oazie Siła, to ta miejscowość jest naprawdę niewielka i w samym centrum wszędzie można dojść na pieszo. Ale jest sporo atrakcji, które też widzieliście pewnie na naszym filmie z oazy Siła, które są dosyć daleko i gdzie trzeba dojechać. Tam nie ma publicznego transportu, trzeba sobie wynająć transport prywatny. Tak, oczywiście. Dlatego my wynajęliśmy kierowcę z motocyklem. Ten motocykl miał taką przyczepkę, na którą się mieściło 6, nawet 8 osób. Tak. I za dzień wypożyczenia takiego pojazdu z kierowcą płaciliśmy około 200 funtów egipskich. W sumie potrzebowaliśmy go na 2 dni i jednego dnia na chyba 2 godziny, więc zapłaciliśmy oczywiście mniej. Tak. Więc w sumie kosztowało nas to około 400 funtów, więc razem z dojazdem do Siły wyszło nam 1000 funtów egipskich za transport. Jest okej. 1000 jest okej. Teraz zakwaterowanie. Ponieważ tak jak Wam mówiłam i jechaliśmy do Siły w nocy i wracaliśmy w nocy i spędziliśmy tam 3 dni, tak naprawdę potrzebowaliśmy noclegu tylko na 2 noce, więc wynajęliśmy pokój w hostelu dwuosobowy i on kosztował nas 120 zł za 2 noce. Teraz zwiedzenie. Byliśmy w Muzeum Tradycyjnego Domu Siła. Cena jest 10 funtów egipskich. Później byliśmy też w górach umarłych. Ja 20 egipskich funtów i Oli jest 40. Świątynia Amona, ja 20 i Oli 40. Tak, bo musicie wiedzieć i pamiętać o tym, że jeżeli jedziecie do Egiptu, to w atrakcjach turystycznych są różne ceny dla Egipcjan i różne ceny dla cudzoziemców. Sorry. Zazwyczaj cudzoziemcy płacą przynajmniej 2 razy więcej, ale już w takich miejscach jak Luksorze czy Asłanie te różnice są dużo, dużo większe. W oazie Siła nie było to aż tak dużo, bo zazwyczaj po prostu 2 razy więcej. No ale wciąż 40 funtów to jest dla nas 10 zł, także to nie jest jakoś bardzo dużo. W sumie zwiedzanie w Siła kosztowało 140 funtów egipskich. Teraz jedzenie. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o taką podróż, to jest wyżywienie. W oazie Siła, jeśli chcecie zjeść obiad w dobrej restauracji, to trzeba za ten obiad liczyć 100 funtów egipskich od osoby. Natomiast jeśli pójdziecie do jakiejś takiej lokalnej restauracji, która może nie wygląda jakoś bardzo ładnie, ale odkryliśmy, że jedzenie w takich miejscach jest o wiele smaczniejsze niż w tych droższych restauracjach. Tak, oczywiście. To tam obiad zjecie już za 50 funtów od osoby. Za śniadania płaciliśmy około 20 funtów codziennie rano, więc w sumie za jedzenie przez 3 dni w oazie Siła zapłaciliśmy 460 funtów egipskich. Cała podróż do Siła kosztowała na więcej 1600 funtów egipskich plus 120 zł. Potem jest Luksor. Z Aleksandrii wyjechaliśmy do Kairo autobusem. Stamtąd do Luksoru pociągiem. Tak, i bilet na autobus z Aleksandrii do Kairu kosztował nas 80 funtów od osoby, a pociąg z Kairu do Luksoru 130 funtów od osoby. I na miejscu w Luksorze poruszaliśmy się mikrobusami, które kosztują tam 2 funty od osoby za przejazd. I dodatkowo jeszcze raz jechaliśmy taksówką. I poza tym korzystaliśmy też z promów, żeby przeprawić się z jednej strony Nilu na drugą. I te przejazdy promem dla cudzoziemców kosztują 5 funtów, dla Egipcjan 1 funta za przejazd. Więc w sumie ten transport lokalny w Luksorze przez 3 dni zapłaciliśmy 120 funtów. Tak więc w sumie za ten lokalny transport i za dojazd do samego Luksoru za nas dwoje zapłaciliśmy 540 funtów egipskich. W Luksorze 2 noce w dobrym hotelu kosztowały nas 240 zł. Tak, i to był naprawdę dobry hotel, trzygwiazdkowy. Zresztą mogliście go zobaczyć na naszym filmie z Luksoru, który podlinkujemy Wam na górze, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Jeśli chodzi o atrakcje, to w Luksorze zwiedzaliśmy bardzo dużo, dlatego że tam jest mnóstwo ciekawych miejsc do zobaczenia. I jeśli chodzi o cenę tych atrakcji, to za wejście do świątyni luksorskiej ja płaciłam 160 funtów egipskich, a Mohamed... 10 egipskich funtów. Ja. Dokładnie tak.
Za zwiedzanie świątyń Karnak ja płaciłam 200 funtów, a Mohamed? 10 egipskich funtów. Zwiedzanie świątyni Hatshepsut mnie kosztowało 160 funtów. 10 egipskich funtów. I za wejście do Doliny Królów ja zapłaciłam 240 funtów, a Mohamed? Jeszcze 10 egipskich funtów. No. Sorry. Teraz jedzenie. W Luksorze albo jedliśmy obiady na mieście w jakiejś restauracji, albo braliśmy coś na wynos z takiej lokalnej garkuchni. W obydwu przypadkach za obiad dla dwóch osób musieliśmy liczyć dziennie 60 funtów, a za śniadania dla nas dwojga około 15 funtów egipskich. W sumie za jedzenie w Luksorze zapłaciliśmy 160 funtów. Luksor w sumie jest 1500 funtów egipskich plus 240 zł. Teraz jest Asuan i transport. Z Luksoru pojechaliśmy do Asuanu mikrobusem i bilet na tego mikrobusa kosztował nas 45 funtów od osoby, a z Asuanu wróciliśmy nocnym pociągiem do Kairu za 150 funtów od osoby. Na miejscu w Asłanie poruszaliśmy się oczywiście mikrobusami, które podobnie jak w Luksorze kosztują 2 funty od osoby za przejazd, ale korzystaliśmy też z promów, dlatego że mieliśmy nocleg na wyspie i musieliśmy się jakoś tam codziennie dostać. I za przejazd tym promem ja płaciłam 5 funtów, natomiast Mohamed 2 funty. Tylko 2. W sumie lokalny transport w Asłanie kosztował nas 90 funtów egipskich. A łącznie z dojazdem na miejsce i powrotem później do Kairu, za transport zapłaciliśmy 480 funtów. Zakwaterowanie. O ile w Luksorze naprawdę można znaleźć zakwaterowanie na każdą kieszeń, tak w Asłanie jest zdecydowanie drożej i za noc w zwykłym guesthouse dla dwóch osób trzeba już liczyć ponad 20 dolarów. My w Asłanie spędziliśmy w sumie 3 noce. I ile kosztowało? A ci noce w Asłanie kosztuje 320 zł. Tak, ale za każdym razem mieliśmy w cenę noclegu wliczone też śniadanie. Zwiedzanie. W Asłanie byliśmy w trzech miejscach. Najpierw Muzeum Asłańskie, ja 20 egipskich funtów. Ja 100. Kopy Telhała, ja 10 egipskich funtów. Ja 100. Świątynia Fiela. Ja 20. I ja 180. Ale przy zwiedzaniu świątyni File musicie pamiętać, że trzeba tam dopłynąć łódką i wynajęcie takiej łódki tam i z powrotem kosztuje w sumie około 150 funtów egipskich. Tak. Kiedy byliśmy w Asłanie, zrobiliśmy sobie też wycieczkę do Abu Simbel. I zwiedzanie Abu Simbel mnie kosztowało 240 funtów, Mohameda 20. Tak. Ale dodatkowo musieliśmy wynająć tam transport, dlatego że nie dało się za bardzo dojechać i wrócić tego samego dnia lokalnym transportem. Na szczęście spotkaliśmy dwoje innych turystów, którzy chcieli tam jechać tego samego dnia co my i we czwórkę wynajęliśmy sobie mikrobusa, dlatego my za nas dwoje, za tego mikrobusa na cały dzień zapłaciliśmy 1000 funtów egipskich. Tak więc w sumie za zwiedzanie tych trzech miejsc w Asłanie plus całą wycieczkę do Abu Simbel razem z biletami zapłaciliśmy 2220 funtów egipskich. Teraz jedzenie w Asłanie. Śniadania mieliśmy wliczone w cenę noclegu, a obiady kosztowały nas średnio 60 funtów dziennie, już za nas dwoje. Plus jeszcze jakieś przekąski, kiedy jechaliśmy na wycieczkę do Abu Simbel. W sumie przez 3 dni w Asłanie wydaliśmy 200 funtów egipskich na jedzenie. Cała podróż Asłanie kosztuje 2900 egipskich funtów plus 320 zł. Jako przelicznik funta egipskiego na złotówki przyjęliśmy kurs, który obowiązywał w czasie naszej podróży, czyli jedna złotówka równa się 4 funty egipskie. A cała nasza podróż do Siły, Luksoru oraz Asłanu kosztowała nas 6000 funtów egipskich plus 680 zł za zakwaterowanie, czyli w sumie 2180 zł. Jeśli dodamy do tego koszt biletów lotniczych, czyli 2000 zł za nas dwoje, to mamy cenę 4180 zł.
Co musisz wiedzieć, jeżeli planujesz podróż do Egiptu? W sumie nasza podróż do Siły, Luksoru oraz Asłanu zajęła 10 dni, ale w podsumowanie tej podróży, tych kosztów, nie wliczyliśmy kilku rzeczy. Po pierwsze, nie wliczyliśmy naszego przemieszczania się po Kairze, dlatego że tak jak zauważyliście, na przykład przyjeżdżaliśmy do Kairu z Aleksandrii rano, a nasz pociąg był dopiero w nocy, więc jakoś ten dzień musieliśmy spędzić. Tego nie policzyliśmy. Tak samo nie wliczyliśmy transportu z lotniska w Kairze do centrum miasta. Jeżeli wybieracie się sami na własną rękę i musicie się jakoś dostać do miasta, to polecamy Wam skorzystać z aplikacji Karim. To jest podobna aplikacja do Ubera po prostu, gdzie wynajmuje się przejazdy. I taki przejazd do Kairu z lotniska kosztuje 120-150 funtów, w zależności od tego, gdzie dokładnie musicie dojechać. Tak, oczywiście. Tak więc w sumie tego naszego pobytu w Kairze, który trwał pół dnia, kiedy jechaliśmy do Luksoru i pół dnia, kiedy wróciliśmy z Asłanu, tutaj nie doliczyliśmy. Podobnie nie dodaliśmy tutaj kosztu wiz, dlatego że my obydwoje nie potrzebujemy wiz do Egiptu i nie dodaliśmy tutaj kosztów takich rzeczy jak ubezpieczenie, które oczywiście każdy podróżujący musi mieć i my też je mieliśmy, ale nie doliczyliśmy go tutaj do podsumowania tej podróży. Pamiętajcie też, że my podróżowaliśmy jako locals i turystka, więc płaciliśmy mniej za bilety wstępu, dlatego że Mohamed zawsze dostaje ceny dla Egipcjan. Ja czasami też i w wielu miejscach, w których byliśmy, płaciłam taką samą cenę jak Egipcjanie, ale specjalnie dla Was podaliśmy te ceny zmieszane, żebyście wiedzieli, ile też płacą turyści. Ale pamiętajcie, żeby wziąć to pod uwagę, jeżeli sami planujecie budżet takiego wyjazdu, że musicie policzyć dla siebie ceny dla cudzoziemców. Poza tym musicie też pamiętać, że właściwie we wszystkich atrakcjach turystycznych w Egipcie, jeżeli chcecie robić zdjęcia lub coś nagrywać, to musicie kupić dodatkowy bilet. I my tego też tutaj nie dodaliśmy. Te ceny, które widzieliście za zwiedzanie atrakcji, to były ceny podstawowe. Nie dodaliśmy tutaj cen, które my też musieliśmy ponieść za robienie zdjęć aparatem lub za nagrywanie czegoś. Także pamiętajcie o tym, żeby to gdzieś tam sobie dodać w planowaniu tego budżetu. Podobnie jest z jedzeniem i transportem. Mohamed jest Egipcjaninem, więc i my też regularnie jeździmy do Egiptu, więc wiemy, jakie są ceny, wiemy, ile powinno się zapłacić za przejazd taksówką, ile powinno się zapłacić za przejazd mikrobusem i nikt nam wyższych cen nie wciśnie. Tak samo jest w restauracjach, na przykład wspominałam o tym, że w Luksorze szczególnie się z tym spotkaliśmy. W restauracji są dwa menu. I to, które jest po arabsku, ma normalne ceny, a to, które jest po angielsku, ma przynajmniej dwa razy wyższe ceny. Tak. Ponieważ my zawsze bierzemy menu po arabsku i to Mohamed zamawia, zawsze dostajemy te niższe ceny i do tego też ten koszt jedzenia był dla nas stosunkowo niski. I zwróćcie też uwagę, w jaki sposób my podróżowaliśmy. To była bardzo ciężka podróż na własną rękę, dlatego że tak jak mówiliśmy, my w sumie 4 noce z tej podróży, a w podróży spędziliśmy 10 dni, 4 noce spędziliśmy w środkach transportu, bo zarówno jadąc do Siły i wracając z Siły, później jadąc do Luksoru pociągiem i wracając z Asłanu do Kairu, zawsze jechaliśmy w nocy, dlatego dzięki temu zaoszczędziliśmy i czas, i pieniądze, bo już odeszły nam 4 noce, które byśmy musieli spędzić w jakimś hostelu i dodatkowe 4 dni, bo byśmy te dni spędzili po prostu w podróży. Był bardzo intensywny transport. Tak, to było bardzo intensywne i bardzo męczące, ale też dzięki temu mogliśmy ten koszt obniżyć. Tak. Także jeżeli podróżujecie na własną rękę, to jest też jeden ze sposobów, jak obniżyć koszt takiego wyjazdu. Co kto lubi, albo trochę wygodniej i więcej czasu spędza w podróży, albo mniej wygodnie tak jak my i przy okazji oszczędza czas i pieniądze. Podsumowując, jeżeli planujecie samodzielną podróż do Egiptu, to pamiętajcie, że Wasze koszty prawdopodobnie będą dużo wyższe niż nasze. Po pierwsze ze względu na to, że jesteście cudzoziemcami i musicie zapłacić pełną kwotę biletu do atrakcji. Pewnie zapłacicie więcej za jedzenie i transport. I musicie też doliczyć takie rzeczy jak na przykład jakieś pamiątki albo jakieś dodatkowe zakupy, które wyjdą po drodze, których my też nie wliczyliśmy w te koszty. Tak, to zależy, to jest osobowe. Poza tym też Mohamed i ja trochę też znamy język,
Więc też jesteśmy w innej sytuacji, że dużo trudniej jest nas oszukać w Egipcie niż osoby, która jedzie tam po raz pierwszy i też nie znając języka. Pamiętajcie o tym, po prostu bądźcie na to przygotowani, że ten koszt może być dla Was wyższy. Oczywiście. Ale mam nadzieję, że dzięki temu filmowi po prostu będziecie wiedzieli mniej więcej, jakie są ceny w Egipcie. One oczywiście mogą się zmienić, mogą za kilka miesięcy pójść w górę, tak. Ale przynajmniej będziecie mieli orientację, jakie są te koszty i czego możecie się spodziewać po takich lokalnych cenach w Egipcie. Dziękuję bardzo za oglądanie i pamiętajcie, że jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić kciuka w górę i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o kosztach wyjazdu. Ile na przykład Was kosztują podróże do Egiptu, bo też będzie ciekawie to porównać. Oczywiście. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Do zobaczenia. Pa. Ciao.